Witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie w kolejnej części naszej opowieści serii Assassin's Creed 2. Ostatnio po uratowaniu Lorenzo de Medici i załatwieniu Francesco de Pazzi możemy się z nim spotkać właśnie w chwili obecnej i zerknąć, co jeszcze gościu nam może powiedzieć. I tym właśnie oto sposobem rozpoczynamy kolejną część naszej opowieści, więc zapraszam serdecznie, jedziemy! When I was 6 years old, I fell into the Arno. I soon found myself drifting down and into darkness. Certain my life was at an end. Instead, I woke to the sound of my mother weeping. At her side stood a stranger, soaking and smiling at me. My mother explained that he had saved me. And so began a long and prosperous relationship between two families. Yours and mine. I am sorry I could not save your father and brothers. You have nothing to apologize for. I believe Jacopo de Pazzi played a part in their deaths. They attack on you as well. I need to find him. That coward fled before we could arrest him. Have you any leads? No. They've hidden themselves well. They? Jacopo was not the only conspirator to escape. If they work with Jacopo, they were surely involved in the plot against my family as well. Give me their names. Antonio Maffei, Archbishop Francesco Salviati, Stefano da Bagnone, and Bernardo Baroncelli. Bene. I will go and see my uncle. He has men stationed in the countryside. Wait. Before you go, a codex page. I took it from the files of Francesco de Pazzi, seeing as he clearly no longer needs it. I've always had an interest in things of antiquity, as did your father. It is meaningful to me as well. Then consider it a gift. Che il Signore ci protegga. Dobra. Lorenzo opowiedział nam fajną historię, po której zaprzyjaźnił się z rodziną Auditore. Pobicia odblokowano. Co my mamy teraz tutaj jeszcze dostępne? I teraz tak. Zlecenie zabójstwa. Odblokowano nam zlecenie zabójstwa. Musimy się udać w to miejsce. I tu jest jeszcze jeden grobowiec asasynów, więc na pewno chciałbym go zwiedzić. Udajmy się może tutaj do początku wspomnienia. Nie wiem czasem, czy to nie jest miejsce, gdzie zwykle przybywa Leonardo da Vinci, który zawsze jest chętny do pomocy przy uzyskiwaniu informacji ze stron kodeksu, jakie znajdujemy po drodze. Ale zobaczymy. Ten odcinek potraktujemy może bardziej troszkę tak rekreacyjnie, z tego względu, że jest kilka rzeczy, które chciałbym wam jeszcze we Florencji pokazać. Między innymi, z tego co widziałem, to mamy na mapie dostępne już kolejne miejsca z symbolami do odkrycia prawdy. No i nie myliłem się. Idziemy teraz do Leonardo da Vinci, do naszego przyjaciela. Zobaczymy, co nam powie na temat strony kodeksu, którą właśnie dostaliśmy. Ezio, thank God you're all right. This madness with the Medici and the Pazzi, is this why you pursued Francesco? Not exactly. Well, whatever your reasons, the city is safe again thanks to you. Now tell me, how may I be of service? Ah, another page. Aha, it's a similar cipher to the last one. This won't take long. Interesting. Oh, indeed. I see. It's another blade design for delivering poison. Can you build it? See, it won't take very long. I just need to find a way to hollow out the blade without sacrificing the... It's all right, Leonardo. Just do what you need to do. No, Leonardo się pobawi. Zrobi nam trujące ostrze. All done. I filled your blade with a bit of poison to start with. Should you run out, just visit a doctor. Poison? From a doctor?
in high enough doses, that which cures can kill. I am in your debt once more, my friend. Anytime, Ezio. Anytime. Dobra, spoko. 1000 florenów zarobiliśmy. Where now? Dobra, z tego co tu widzę, to mapa wskazuje nam teraz miejsce, naszą willę Monteriggioni. Ale nie to będziemy odwiedzać teraz. Ja wam jeszcze pokażę przy okazji, jak tu już jesteśmy. Grobowiec asasynów. Wejdziemy sobie zebrać kolejny element naszej układanki. Kolejny klucz do zamka w grobowcu asasynów. Z tego co widzę na mapie, on gdzieś powinien być tutaj. O, już go widzimy. Dobra, super. Widzę, że asasynowie wcześniej rozładowali. Wmontowali w wiele budowli kilka tajnych, ukrytych przejść. To się dobrze składa, bo przynajmniej mamy co robić. Okej. Widzę, że znów będzie dużo skakania. Di Grazia, stay away from the artwork on the walls. And when your men paint the dome, take care not to disturb any of the sacred relics in the lanterna on top. They are the most important artifacts in our church. Yes, yes, padre. Just make sure to pay us the full sum for our work. No. Tak jest, księżulku. Pamiętaj, żeby zapłacić. Okej. Drzwi się zamknęły. Zbadaj bazylikę Santa Maria del Fiore i odszukaj ukrytą w niej pieczęć asasyna. Dobra, ja tu widzę dużo rzeczy. Zerknijmy jeszcze w tą stronę. Czy coś tu się gdzieś robi? Tam widzieliśmy podczas wstawki filmowej, że wszystko jest u góry. Na dole, z dołu widać też mnóstwo poziomów różnych belek i tak dalej, które na pewno przyczynią się do tego, że trochę sobie poskaczemy, ale to będzie dopiero zaraz. Na chwilę obecną zaczniemy z miejsca, które również zostało wskazane, a dokładnie tu. Zobaczmy, gdzie nas poprowadzi nasz przyjaciel Ezio Auditore. W które miejsce bazyliki. Znajdź sarkofag asasyna. Jak rozumiem, tu dalej chyba nie wskoczymy. Więc pójdziemy tędy. Dobra. Okej. Spróbujemy w drugą stronę. Dobra. Świetny trik z tą drabiną. Now I have a way back up in case I fall. Okej, to o to chodziło. Żebyśmy mieli jak wrócić. Jeśli spadniemy, oczywiście. A to również może się zdarzyć, przecież jesteśmy tylko skromnym asasynem. No, mało brakło. Okej. No to dalej. Dobra. Raczej w tą stronę. Dobra, tu jest jakiś dywan rozwinięty, czy tam flaga. Z tego co widzę, to chyba tutaj.
Dobrze, że nasz przyjaciel Ezio nie ma lęku wysokości. Na drugą stronę. Dobra. Okej. Dobra, kolejna drabina na wypadek, gdybyśmy spadli na dół. Ezio od razu nam pokazuje, w które miejsce mamy skakać i w którą stronę się udać, w jakim kierunku. Nie omieszkamy skorzystać z tej niemej rady. Znajdź sarkofag asasyna. Czekaj, to było gdzieś chyba w drugą stronę. Tak. Tam. Dobra. Ezio jest coraz bardziej wygimnastykowane, nie wiem, chyba tylko ja to zauważyłem. Ale widać, że coraz mniej trudności sprawiają mu tego typu elementy. Chyba się musimy dostać do góry. Dobra. Jesteśmy. Przejdźmy tutaj może. Niezachwiana równowaga naszego bohatera na dość sporej wysokości oczywiście. Okej. Mamy już jakiś punkt kontrolny. Aha, czyli musimy przejść, tu jest jakiś materiał rozwinięty, dlatego tu nie wejdziemy. A tu już nie. Więc to będzie miejsce, z którego będziemy próbować się wspiąć. I jak zwykle udało się. Okej, dalej belka. Okej. Tamtędy skakaliśmy. Dobra, tych drzwi nie otworzymy. Jeszcze wyżej. Okej. Znowu na górze. Pytanie, co dalej? Tam jest kopuła, do której się musimy dostać. Pytanie, czy tutaj gdzieś musimy iść, tak jak idziemy teraz? Chyba tak. Dobra, tu widzimy ściankę wspinaczkową. Oh fuck. Aż się w głowie kręci. I co?
Jasne. Już bym tak zrobił, na pewno. Ale jest. Jest Juanita, czy jak jej tam leciało. Od razu przy okazji kupę skarbów zgarniemy. Dawaj, gościu. Wino? Wspomnienie zsynchronizowane, zdobyto pieczęć asasyna. 1250 florenów od razu wpadło do naszej kieszeni. Oh shit. U góry jest pióro. Nie ukrywam, że jesteśmy trochę wysoko. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy weszli jeszcze wyżej. Fuck, masakra. Jesteśmy chyba w najwyższym miejscu. Dobra. Co teraz? Gdzieś tu widziałem... O, otwarte skrzynie, bo już tu byłem. Czy ja gdzieś tu widziałem ptaszki? Gołębie dokładnie. Co mogłoby nam sugerować, że jest tu gdzieś miejsce, z którego można śmiało skoczyć, wykonując skok wiary. Tam na dole jest, ale pewnie bym się zabił. Nie będę ryzykował. Przecież tak też można zeskoczyć. O fuck. O fuck, i skoczyliśmy. Ezio zostawił krwawy ślad na dachu bazyliki. Ale wszystko, co mamy, już zgarnęliśmy, więc generalnie nie musimy tam wracać, okej. Rozwiązało się lepiej, niż myśleliśmy. Co jest istotne? Istotne jest to, że mamy nowy rodzaj zleceń pokazany. Do tego zaraz też wrócimy, ale... Bardziej interesuje mnie mniej miejsca we Florencji. 2 z 5, jeśli chodzi o prawdę, 2 z 2, jeśli chodzi o grobowce asasynów. W Toskanii wygląda to inaczej, ale interesuje mnie bardziej Florencja. Mercato Vecchio, czyli stary rynek. Musielibyśmy sobie odwiedzić miejsce zwane Mercato Vecchio przez wzgląd na to, że gdzie on jest? Tu? Własny znacznik. Z tego względu, że znajdziemy tam kolejny element prawdy, kolejną część prawdy. Jak już powiedziałem w którymś odcinku z kolei, nie będę... Inaczej. Będę wam pokazał wszystkie. Dobra, to nie jest Mercato Vecchio. Szkoda, że to nie jest tu pozaznaczane. Może tu gdzieś jest Mercato Vecchio?
Odwiedzimy sobie punkt widokowy. No właśnie, czy tu coś mamy jeszcze? Mówiłem, że będę wam pokazywał wszystkie takie punkty. Z tego względu byście byli również wtajemniczeni. Ospedale degli Innocenti. I ostatniego nie mamy zobrazowanego. Ale to chyba wiem, gdzie jest. Przytułek dla podrzutków. To jest pytanie, w które miejsce pójdziemy. Ospedale jest tutaj. I tego jestem bardziej jak pewien, chociaż... Okej, dobra, mogę się mylić, bo... Jeszcze mi ktoś zarzuci, że powiedziałem, że w tamtą stronę pobiegliśmy w zupełnie inną. No i się okazało, że jednak to nie było to. Jaki bydlak z toporem. Dobra, chodź, chodź. Utensynalia lekarskie. Zatwierdź. Trucizny też mamy dużo, więc spoko. No, na pewno wrócę. Tu? Nie tu. Tu czy nie tu? Mało istotne. Bardziej istotne jest to, że musimy wiedzieć, w którą stronę iść. Trochę tak chaotycznie. Trochę tak chaotycznie z tego względu, że za bardzo nie mamy jak przejść. 359 metrów prawdopodobnie, bądź jakieś tam inne jednostki odległości do następnego znacznika. Dobra, na razie idzie płynnie. Teraz już mamy dostępną w sumie prawie całą Florencję, prócz drugiej strony brzegu Arny, bo chyba tak się ta rzeka nazywa. Na dole, jak widzicie, od razu straże się zmieniły. Na chwilę obecną mamy tutaj straże już związane bardziej z rodziną de Medici. Z rodem de Medici. Dobra. Jeszcze kilka skoków i będziemy w domu. Cudem się udało, że się gościu złapał. Nasz Ezio Auditore. W skrzyni coraz więcej kasy, więc... Na pewno później podjedziemy jeszcze do willi Monteriggioni. Zbierają nam się tam powoli pieniądze, więc trzeba będzie wybrać wszystko z kasy. Nie pamiętam tylko, jaki jest limit, po którym Klaudia zbierze sobie resztę.
Dobra, jesteśmy. Jest i Mercato Vecchio. O ile dobrze widzę, chyba tak. I strów kubkę siana. Jest Mercato Vecchio. Ale jeszcze zanim dojdziemy do Mercato Vecchio, sorry. Pay attention! My carriage! Oh, I must get more! I use for sale, but I'm a buyer now. You haven't got a few coins, have you? Czekajcie, czekajcie, teraz ja się muszę pomęczyć, żeby tu wejść. Do zdachu, jak zawsze. I'm sure I have just what you need. Somewhere in the back, perhaps. Dobra. Dlaczego? No tu jest pióro. Dobra, teraz musimy znaleźć symbol. Gdzieś w okolicach Mercato Vecchio jest. O, coś tam się mieni. Jest, jest. It's getting easier and easier to hack into Abstergo's mainframe. It's like I know what data I'm looking for. I've already lived it. No i zobaczymy, czym nas teraz zaskoczy. Nieznana osoba szyfrująca plik w Abstergo. Jego rozwarta paszcza niesie pocałunek śmierci. No to chyba o to chodzi, nie? Kolejny obrazek tam jest. Prowadząc młodych na spotkanie końca. To ja nawet nie wiedziałem, że tu taki kod jest. Żołnierze drugiej dywizji piechoty nacierają pod ogniem broni. O, tu jest. Gdzie ognie tryskały, zgardzieli, wykuwali swe oczy. Tu coś jest? Ten potwór nie pochodzi od człowieka. To co za kody? Zero-jedynkowy. Potwór nie pochodzi od człowieka. Pierwsze przedstawienie broni palnej. Ten potwór nie pochodzi od człowieka. To pewnie chodzi właśnie o broń samą palną w sobie. Tylko jak ona jest tu zobrazowana? Ciekawe pytanie. B2. Szukając anomalii w zdjęciach, jest Eden. Fragment Edenu. Kolejny punkt prawdy zaliczony. Puśćmy to sobie od początku. Okej.
Gdzieś to się zapętla. Pytanie gdzie? Ospedale degli Innocenti. Historię. Troszkę historii. Ospedale degli Innocenti. To gdzieś będzie dalej. Ale dobra. Okej, na chwilę obecną bym powiedział, że spoko. Myślę, że tyle materiału na kolejną opowieść naszej serii Assassin's Creed 2 nam wystarczy. Więc delikatnie mógłbym się w sumie chyba z wami nawet pożegnać. Chyba, że pozwolicie, zerkniemy do jeszcze jednego punktu. Skoro już tu jesteśmy, to poznajmy jeszcze jakąś tajemnicę miasta Florencja. Po to byśmy mogli w kolejnym odcinku odwiedzić jeszcze raz jedno z miejsc. Tu już byliśmy. A w ogóle ja nie w tą stronę biegnę. Czemu nie mówicie? Byśmy mogli spokojnie odwiedzić jeszcze tylko i wyłącznie jedno miejsce mówiące nam, pokazujące nam kolejną część prawdy. Czyżby to była wieża tego kościoła, czy? Tak, jest to wieża. Stąd może być lepszy widok, więc może od razu określimy, gdzie jest Ospedale degli Innocenti. O, fuck, na samą górę trzeba iść. To dobrze, będzie lepszy zeskok, bardziej widowiskowy. Ale ze mnie łoś. Ja myślałem, że trzeba z samej góry. Dobra, moi kochani. Zaktualizowaliśmy sobie mapę. Myślę, że resztę załatwimy w kolejnej części naszej opowieści serii Assassin's Creed 2, na którą was już serdecznie zapraszam. Dzięki serdeczne za to, że jesteście. Pozdrawiam. Na razie.